Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na szybki przegląd nowości. Przede wszystkim w najbliższym czasie możecie spodziewać się recenzji akcesoriów dla graczy firmy Rappu, czyli myszki V900 oraz mechanicznej klawiatury V500. Teraz mogę Wam powiedzieć, że te sprzęty w testach sprawują się naprawdę dobrze i myślę, że recenzje będą ciekawe. Co jeszcze? Będziemy testować myszkę od firmy Gigabyte. Jest to myszka Air M93 Ice. Bezprzewodowa myszka, niekoniecznie dla graczy, przeznaczona bardziej do użytku np. w laptopach, natomiast posiadająca kilka fajnych funkcji. Taka myszka kosztuje jakieś 160 zł, tak więc też taka wyższa półka myszek bezprzewodowych. Na pewno testy tego urządzenia będą całkiem ciekawe. Pojawi się w końcu także coś od firmy Maxell, czyli firmy już legendarnej, jakby nie było. I będzie to nie byle co, tylko nowy produkt, słuchawki bezprzewodowe. Jest to model BT2150. Takie słuchawki będą pewnie kosztowały około 200 zł. To się jeszcze okaże, ponieważ w tej chwili chyba jeszcze nie ma ich w sprzedaży. Przetestujemy je sobie mobilnie i wyciągniemy wnioski, jak dobrze te słuchawki za taką cenę grają. No i ostatnia rzecz, najfajniejsze na koniec, nowe słuchawki firmy COS. Jest to model SP540, słuchawki klasy premium, czyli takie mogące zadowolić najbardziej wybrednych słuchaczy, które będą kosztować jakieś plus minus 700 zł i w sprzedaży będą w styczniu 2015 roku, czyli w sumie już niedługo. Słuchawki naprawdę bardzo ciekawe, świetnie wykonane. Zobaczycie niedługo ich rozpakowanie, a później weźmiemy się już za porządne testy. Tak więc w dzisiejszym krótkim zwiastunie to by było na tyle. Zapraszam Was do częstego wchodzenia na mój kanał, ponieważ praktycznie codziennie jest nowy film. Warto także odwiedzić mojego Facebooka. Jak wiecie, kończy się jeden konkurs i uwaga, niedługo rozpoczynamy kolejny. Tak więc naprawdę będzie ciekawie. Nagród do wygrania nie będzie brakowało. Dlatego warto zaglądać, śledzić, lajkować. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!